Cześć, siemaneczko, w dzisiejszym odcinku skupię się na kamerce GoPro 11 i powiem tutaj w dzisiejszym odcinku szczególnie o kosztach związanych z zakupem tego sprzętu i akcesoriami potrzebnymi, aby tego sprzętu używać. I jeśli wydaje Ci się, że wystarczy, że sobie kupisz kamerkę za, tak jak na dzień dzisiejszy, mniej więcej 1850 zł i będziesz kręcił super vlogi, to ten film zdecydowanie jest dla Ciebie, bo grubo się przeliczyłeś. My teraz chodzimy po parku, testujemy kamerkę i dzisiaj skupimy się właśnie na tych bardzo w sumie ważnych rzeczach, trochę takich minusach tej kamerki, ale ta kamerka też ma dużo plusów, żeby też od razu było to jasne. A więc będziemy sobie chodzić czy tutaj po parku, czy w różnych warunkach pogodowych, żeby ją przetestować. Także jest to ważna sprawa, żeby o tym wszystkim, co w tym filmiku powiem, żebyś wiedział przed, czy wiedziała przed zakupem tej kamerki i dlatego warto zostać w tym wideo do samego końca. A jeśli jesteś po raz pierwszy na tym kanale, to zachęcam Cię do subskrypcji. Oczywiście każdego zachęcam do pozostawienia łapki w górę, a jak macie jakieś pytania, to zadajcie je w komentarzach. Kolejną rzeczą, którą jeszcze tutaj na samym początku chcę powiedzieć, to chcę Was zaprosić na naszą grupę telegramową, na której jest już 200 osób. Link do grupy znajdziecie w opisie tego filmu. Zajrzyjcie tam, dołączcie do naszej grupy na Telegramie. Na grupie jest fajna, miła atmosfera. Sfera, fajni ludzie, także zapraszam Cię na tą grupę. Dlaczego jeszcze chcę też nagrać to wideo? Dlatego, że mam wrażenie, że na YouTubie jest wiele filmików odnośnie GoPro 11 i te filmiki są trochę takie przekłamane i nie pokazujące prawdziwej jakby takiej ani jakości tej kamerki, ani tego, co tu tak naprawdę, ile to kosztuje. I taka zwykła osoba, która sobie chce zakupić taką kamerkę, to myślę, że po obejrzeniu tych filmów w YouTubie jest nieświadoma dalej tego, co związane z tą kamerką, co związane z zakupem tej kamery i jakie są jej plusy i minusy. Ja dzisiaj akurat skupiłem się w sumie na kosztach związanych z zakupem jej, czyli trochę takim minusie, bo trzeba wiele rzeczy dokupić do niej. Ale jeszcze raz przypomnę tylko, że ta kamera też ma wiele plusów, ale o nich kiedy indziej. Dzisiaj zrobimy jeszcze jeden test kamery GoPro 11. Sprawdzimy, jak się sprawdzi w takich warunkach, jeszcze raz w dość dobrym oświetleniu. W sumie w tym powinna właśnie sprawdzać się bardzo dobrze. No ale zobaczymy, czy coś nie przepala za bardzo, jak na mnie świeci słońce. Zobaczymy jeszcze raz, jak ten mikrofon na mieście się sprawuje, czy musi być dokupiony do tego właśnie dodatkowy zewnętrzny mikrofon, czy da się korzystać z kamerki może na wewnętrznym. No mi się wydaje, że się nie da. Jeśli ktoś chce kręcić fajne vlogi, to musi mieć ten zewnętrzny. No i właśnie powiemy dzisiaj jeszcze o tym, ile tak naprawdę ten cały sprzęt kosztuje i czy sama kamerka zakupiona to jest odpowiedni sprzęt, czy jeszcze trzeba całą masę osprzętu, z czym taki początkujący, jak ja na przykład wcześniej, się nie liczy. Czyli ja się właśnie nie liczyłem z tym, że trzeba będzie jeszcze tonę innego sprzętu dokupić, żeby móc fajne vlogi z tej kamerki kręcić. Właśnie przyszła nam kolejna rzecz do tej kamerki, kolejny osprzęt, który trzeba było dokupić, bo bez niego po prostu no nie za bardzo da się korzystać z tej kamery, a mianowicie z dodatkowych akumulatorów i ładowarki. Okej, właśnie odebrałem paczkę z GoPro, Gear GoPro, siema, siema. Zaraz otworzymy paczuszkę i zobaczymy, co tam przyszło, ale właśnie zamawialiśmy dwa dodatkowe akumulatory i ładowarkę osobną do tych akumulatorów, no bo bateria, tak jak wcześniej wydawało mi się, wytrzymuje około 2 godzin materiału, a okazuje się, że chyba jednak tyle nie wytrzyma. A jak chce się gdzieś pojechać na wycieczkę i kręcić materiał, ale będzie pewnie głośno, i kręcić jakiś dłuższy materiał z jakiejś dłuższej wycieczki, gdzieś długo poza domem, długo poza możliwościami ładowania tego jednego akumulatorka, który jest w kamerce, to najprawdopodobniej tej baterii nam braknie. I jak nie będziemy mieć zapasowego, dodatkowego akumulatorka, to nic z naszego nagrywania. Więc jeden oryginalny plus dwa dodatkowe i dodatkowo jeszcze do tego ładowarka, to myślę, że jest to niezbędne coś, co musi być. Czyli tak, w podstawowej wersji kamerki mamy praktycznie tylko samą kamerę i jakiś uchwyt do kasku, jakiś kabelek do ładowania jednego akumulatorka, który jest wewnątrz kamerki. No i to jest praktycznie wszystko. I nawet z takim osprzętem tą kamerą nie da się kamerować, bo nie ma w niej karty pamięci, która jest niezbędna, żeby cokolwiek nakręcić. Więc sprzedawany jest goły sprzęt, który nawet nie działa, który w ogóle nie funkcjonuje, który do niczego nie służy, bo nie da się totalnie nic na nim nagrywać bez dokupienia karty zewnętrznej
to trzeba dokupić kartę pamięci. Ja dokupiłem od razu kartę pamięci o pojemności 256 GB i wydaje mi się, że jest to dość wystarczająca karta pamięci, bo w tych takich, no takich prawie że na maksa ustawieniach, takich najlepszej rozdzielczości nagrywania, to jest to i tak 4 godziny materiału, to myślę, że chyba raczej wystarczy na jakąś jedną wycieczkę, żeby zrobić jakiś fajny materiał. A później zawsze oczywiście można z tej karty zgrać na komputer czy na jakiś inny dysk zewnętrzny. No więc gdybyśmy kupili kartę 512, no to mielibyśmy około 8 godzin takiego bardzo konkretnego materiału w konkretnej rozdzielczości 5K czy 4K. No i jeśli ustawimy trochę słabsze parametry, to nawet na tej karcie 256 GB możemy nagrać około 7-8 godzin materiału. Także taka 256 myślę, że jest wystarczająca. A więc tak, jeśli kupimy kamerkę, to musimy od razu pamiętać o karcie pamięci. Jeśli kupimy kartę pamięci, to od razu musimy dokupić dodatkowe baterie i ładowarkę. Czyli już mamy kolejne rzeczy, a to nie wszystko. A więc tak, testujemy też kamerę w słabym oświetleniu, jak teraz w mieszkaniu, gdzie nie jest za jasno. No więc obraz mamy taki, jaki mamy. Okej, okay, rozpakujemy naszą paczuszkę. Ja już dam radę, ty nagrywaj może. Okej, to dawaj. No tutaj jakoś postaram się ładnie to otworzyć. Dobra, dobra. A więc tak to właśnie widać w słabym oświetleniu. Tu mamy instrukcję. Dobra, nikogo instrukcja nie obchodzi. Dawaj tam zawartość, jak to wygląda. A tu jest pokazane, że to, co to jest. A to jest chyba miejsce na to jeszcze. Tak, to jest właśnie ładowarka na te akumulatorki. Co to tak ciężko wychodzi? O jest. Dobra. Tutaj jest taka w środku jakaś ładowarka, taka jakby kostka. No tak, tak. Czyli właśnie dajmy to do światła trochę. A to jest miejsce, żeby przetrzymywać i tak jest ciemne. Akumulatorki? Tak, to jest ogólnie oryginalna ładowarka GoPro na dwa akumulatorki. Nawet napisane. To mogę... Nie, tak? Tak, nie. Tak. Odwrotnie. A, no. I tak tutaj, o. Tutaj się wkłada bateryjki. To są te Enduro, które są białe. W białym kolorze, nie niebieskim. I one są mocniejsze od tych wcześniejszych. Czyli że co? Są po prostu mocniejsze. Dłużej trzymają bateria. Bateria dłużej trzyma. O tak, no. Tu? Okej. Okay. Jest jeszcze w środku, w ustawiku taka no to malutka tak. Ładowarka. Dobra, wiesz co, tego kabla na razie my nie potrzebujemy, bo my mamy kabel. To prawda, ładuje się teraz no twój... No bo to akurat było w zestawie, ale poczekaj, podłączymy to tutaj pod twojego pena, który jest już chyba naładowany, a jak nie, to za chwilę będzie. Pomożesz mi tutaj? Czekaj. No czekaj, daj. Dobra, daj. Dobra. O. Ale też... Tutaj gdzieś jeszcze właśnie wskaźniki. Tutaj są wskaźniki, o, które się właśnie teraz świecą i pokazują nam tutaj na pomarańczowo. To ładuje nie wiem, baterie? Jak to widać. Tak, to ładuje te baterie. I pokazuje, że jest pomarańczowy. Tutaj w kamerce nie wiem, czy to widać pomarańczowy kolor, czy nie. W każdym razie, no jakiś taki żółto-zielony, ale właśnie to wskazuje, jaki jest poziom naładowania baterii. No widać, że są rozładowane, więc zostawiamy, niech się naładują. I taki zestaw dodatkowych baterii gdzieś w plecaczku, czy gdzieś, gdzie idziemy nawet na wycieczkę, musi być konieczny, bo inaczej to będzie bardzo słabo. Ile kosztują? No. Bo 200, chyba 80 zł taki zestaw. Czyli ta ładowarka plus dwa akumulatorki. No i tutaj z tym kabelkiem to jest 280 zł. W środku w kamerce teraz jest jedna ładowarka, i czyli, znaczy nie ładowarka, tylko ten akumulatorek. Jeśli tu się rozładuje, to podłączy się tu i bierze się stąd naładowaną i wsadza. Mhm, tak. Teraz powiedz, ile wytrzymują te baterie? Ile wytrzymują? Powiem ci tak, teraz mamy około ilu procent baterii? 66. 66. Jak ją wziąłem do nagrywania, było 80 coś procent, więc już nam zjechało paręnaście procent, gdzie nakręciliśmy 5 minut materiału, czyli bardzo szybko. No, może trochę więcej niż 5 minut, z 7-8. To będą dłużej czy... Wiesz co, no to będzie trzymać się, nie wiem, no to może z taki 25 minut, czy pół godziny materiału może taka jedna nagra? No nie, to tak średnio. Mało? No nie wiem, tak szybko się rozładowuje. Dobra, idziemy dalej. Przetestujmy kamerkę w kolejnych warunkach pogodowych. Czyli teraz jesteśmy w parku, w cieniu, a więc jest trochę ciemniej i sprawdźmy, jak wygląda obraz. No wy tutaj widzicie już od razu, jak wygląda. Ja przekonam się dopiero później w domu, jak zgram sobie materiał. O, palcem sobie zasłaniałem. Jak zgram materiał na komputer, to wtedy będę widział, czy jest dobry jakość obrazu, czy nie jest dobra. No mam nadzieję, że jakaś jakość tego obrazu będzie. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, wręcz chyba niezbędną do tego, żeby nakręcić fajne vlogi, jest dodatkowy zewnętrzny mikrofon.
I o ile samo zakupienie takiego mikrofonu to nie jest jeszcze taki duży problem, bo koszt to jest średnio, różnie, od na przykład 90 zł do 250, a nawet i 1000 za na przykład Rayless GoPro, no to jest koszt nawet chyba 1500 zł, więc można oczywiście wydać bardzo dużo na mikrofon, ale można też kupić jakieś tam mikrofony za nawet parę dziesiąt złotych, 100 zł, 200 zł. Ja ten, który sobie teraz zamówiłem, kosztował około 250 zł, więc tyle mniej więcej taki dodatkowy koszt, tylko że ogromnym, największym problemem i największą bolączką tej kamery jest to, że tego mikrofonu nie da się bezpośrednio do tej kamery podłączyć i trzeba zainwestować w kolejną przejściówkę, którą podłączymy do kamery, a następnie dopiero do tej przejściówki podłączymy nasz zakupiony mikrofon. A ta przejściówka to jest koszt ponad 400 zł, więc totalna masakra ogólnie, totalna masakra i przez to, że chcemy podłączyć mikrofon do kamerki, to jest około ponad 600 zł inwestycji, dodatkowej inwestycji. Już kupiliśmy kartę pamięci, już kupiliśmy dodatkowe akumulatorki, teraz chcemy podłączyć dodatkowy mikrofon, żeby nie zbierał aż tak dużo z otoczenia i żeby ten głos był o wiele czyściejszy, głośniejszy, wyraźniejszy, to musimy dołożyć do tej kamerki około 600 zł. Czyli jeśli ktoś myśli, że kupi sobie kamerkę, tak jak ja na początku myślałem, za 1800 zł i już będzie kręcił fajne vlogi, no to zdecydowanie się przeliczy, tak jak ja. A więc tak, na razie, na początek września 2023 roku, kamerka około 1850 zł, nowa w sklepie. Dodatkowo karta pamięci, dodatkowo akumulatorki, dodatkowo mikrofon. To już jest koszt blisko jakieś 2700-800 zł. A jeszcze dodatkowo kupiłem sobie taką zaślepkę, ale to ona już akurat kosztowała z przesyłką 30 zł na obiektyw, żeby sobie go nie podrapać gdzieś podczas podróży, jak kamerkę gdzieś wkładamy do kieszeni albo do jakiejś torebeczki. Także taka osłonka na obiektyw zdecydowanie się przyda. No i jeszcze pewnie jakieś inne rzeczy, gadżety też będą potrzebne, typu jakiś, wiecie, jak to się nazywa, ten stick, żeby kamerkę ewentualnie, jak ktoś chce, trzymać sobie ją na odległość, czy jakieś jeszcze inne uchwyty do rowerów, do samochodów, czy do jakichś jeszcze innych urządzeń, do których moglibyśmy ją podpiąć. To są dodatkowe koszty, dodatkowe wydatki związane z kręceniem czy vlogów, czy fajnych filmików tą kamerką. Także uważajcie, bo możecie się przeliczyć i czasami może lepiej jednak zostać przy telefonie, fajnym telefonie, albo doinwestować po prostu, no tylko wiadomo, telefon, dobry telefon, tak jak ja mam na myśli tutaj iPhone'a, no to jest koszt około 5000 zł, około 7000, no ale jednak mamy i super telefon, i super nagrywanie, a tutaj mamy tylko kamerkę. Są oczywiście tego plusy i minusy, ale po prostu warto wiedzieć o takim czymś i zastanowić się, czy na pewno jest nam potrzebna. Oczywiście ta kamerka ma mnóstwo plusów, mnóstwo, ale o nich kiedy indziej, a jeden z takich ważniejszych, który mi jest akurat potrzebny, to, że jest oczywiście wodoszczelna i że można kręcić filmy pod wodą, czy to w morzu, czy w basenie. To jest dla mnie bardzo ważne. A oczywiście z tego względu, że kamerka jest wodoszczelna i że właśnie jest wodoszczelna, to musi być szczelna. A jak jest szczelna, to również jest to minus kamerki, bo wtedy bardzo mocno się grzeje. I wręcz nawet tak jak teraz, w tych warunkach, gdzie tutaj nie jest za ciepło, jest jakieś 24 stopnie, jesteśmy w cieniu, to już kamerka jest bardzo gorąca, a kiedy, nie wiem, polecę gdzieś do ciepłych krajów, na przykład Tajlandii, i będę kręcił nią w słońcu, to będzie mnie wręcz dosłownie parzyć, a nawet jest wielkie prawdopodobieństwo, że raz na jakiś czas potrafi się z tego przegrzania wyłączyć. No to jest takie coś właśnie, że jak albo jest wodoszczelna i musi być zamknięta, czyli nie ma odprowadzania ciepła, no albo nie jest wodoszczelna i wtedy ma dobre odprowadzanie ciepła, ale wtedy nie jest wodoszczelna, tak? I wtedy nam się nie grzeje i nie zacina. No ale to też, jeśli w sumie jest ta kamerka w ruchu, jakiś tam wiatr na nią wieje, no to raczej nie powinna się wyłączyć. Ale gdybyśmy ją postawili w ciepłym pokoju, gdzie jest temperatura powyżej 25 stopni, postawilibyśmy tą kamerkę na blacie czy coś, to po około 20 minutach nagrywania, na przykład jakiegoś takiego wywiadu, no to najprawdopodobniej się przegrzeje i wyłączy. Także o tym też warto pamiętać. Ale byśmy polecieli. Fajne te hamaki, ale strasznie takie niebezpieczne, co? Bardzo. O kurde. Co? No daj tu dwie nogi. Uwaga. Jest niebezpiecznie u nas w parku na hamakach. Musiałbym je ubrudzić tymi czarnymi buciorami. Zawieraj je.
O, ale sobie leżysz. Jak jest... A kto nas będzie huśtał? Moja noga. Jak, ciekawe, bo musiał nogi ściągnąć. O Jezu, taka zabawa to nie zabawa. Dzisiaj już szkoła funkcjonuje normalnie. I dzisiaj tam, gdzie kupuje się bilety miesięczne, to... No to jest kolejka aż do tego, no, do drogi. Na kilometr. No. I full ludzi na wszystkich przystankach. Chcieliśmy powiedzieć, że teraz już mamy 50% baterii. No i jest jakby tak, że jeden filmik da się nakręcić kamerką, ale więcej nie. Dokładnie, bo nie zaczynaliśmy od równej stówy, tylko gdzieś od 80 kilku procent i zeszliśmy z baterią do 50% w tym momencie. No a jednak już ten film trwa, w sumie nie wiem ile, ale pewnie już ponad 10 minut, więc taki jakiś krótki vlog, jeśli tak kręcimy, bez za dużo jakichś takich, wiecie, rzeczy, które trzeba powycinać, tylko tak w miarę tyle, ile filmu nakręcimy, tyle wrzucamy na YouTube, to mniej więcej na takiego jednego vloga taka jedna bateria wystarczy. Ale gdy na przykład mamy taką sytuację, że na przykład jedziemy gdzieś w trasę i będziemy kręcić przez cały dzień i do wieczora nie będziemy mieć dostępu do ładowania, możliwości ładowania tego akumulatorka, no to jednak właśnie tak jak ja teraz kupiłem te dodatkowe baterie, to są niezbędne. A jeśli chodzi o kartę pamięci, to mamy jeszcze 3,5 godziny materiału do nagrania. Tyle miejsca jeszcze nam zostało, więc zdecydowanie wystarczająca karta 256 GB. Tylko pamiętajcie, żeby kupić sobie tą szybszą kartę, chociażby miała ze 170 MB na sekundę, żeby szybko te później dosyć duże pliki można było z tej karty przekopiować na komputer. I jeszcze w sumie teraz przypomniała mi się przy tej okazji jedna bardzo ważna rzecz, że trzeba kupić jeszcze jedną rzecz, jeśli ma się Maca, takiego na przykład jak ja, MacBook Air, gdzie ja nie mam czytnika kart pamięci, nie mam wejścia w swoim Macu i dodatkowo musiałem dokupić jeszcze jedną rzecz, czyli czytnik kart pamięci, który kosztował 50 zł, do którego mógłbym wsadzić tą kartę pamięci i podłączyć do swojego MacBooka po to, aby móc zgrać te materiały na komputer. Także kolejna niezbędna rzecz jeszcze jest potrzebna, jeśli takiego czytnika kart nie mieliście. Także kolejny gadżet wchodzi do koszyka zakupowego związanego z zakupem tej kamerki i używaniem jej. I co? Fajnie to jest. Tutaj to jest niedawno to tęgło. Patrzcie, jakie już jest zielone tutaj. Mhm. No tutaj na tych deskach takie tak zazieleniały. No. To są cały czas mokre. Też jest tutaj czasami trochę słońca. No i tak zzieleniało, co? Czemu to jest takie czerwone tutaj na tych deskach? Kurczę, nie wiem, no wyszedł jakiś taki kolor z tych desek. Pewnie ma to wpływ, że ta woda jest jakaś nie taka czysta, tylko właśnie coś zawiera w sobie. Tutaj nie wolno więcej siedzieć niż 45 minut. Niektórzy to robią tak, że po jednej stronie siedzą 45 minut i idą, ale na drugą stronę, bo myślałem, że o to chodzi. Nie, w ogóle tutaj nie można być w tym miejscu dłużej niż 45 minut podobno, ale w ogóle bardzo tutaj tak wyraźnie czuć ten zapach. Takiego drewienka, tej wody. Mm-hmm. I też jest fajnie, bo jest bardzo chłodne. Nawet no jak właśnie jest bardzo gorąco, to tutaj można sobie wypocząć. No, tutaj właśnie jeszcze bije od tego taki chłód mocny, bo na dworze jest ciepło. Dzisiaj bardzo tak fajnie, przyjemnie ciepło, a od tego taki chłód bije. Można się w ciepły dzień tu troszeczkę przy okazji schłodzić jeszcze. No, żeby nie było tak gorąco. Nie. Są ławeczki, jest ładnie. Właśnie, jest gdzie usiąść. Tutaj w nocy, to u góry, tutaj jest podświetlenie. A, tak. I tam po lewej, gdzie są te takie deseczki, widzisz, nie? Mhm. Na tym końcu. To one, na niektórych, po prostu są takie bryłki soli. Mhm. Mhm. Dlatego widać, że to już jest solą ta woda. Ostatnią rzeczą, którą chcę poruszyć w tym filmiku, to różnice między GoPro 11 a GoPro 10. Czyli tak, zaczniemy znowu od ceny, bo GoPro 11 kosztuje 1850 na tą chwilę w sklepie, gdzieś tak ogólnie nowa, a GoPro 10 kosztuje 1350, więc możemy zaoszczędzić 500 zł na zakupie poprzedniej wersji. A teraz czym różni się ta poprzednia wersja, czyli 10 od tej 11? Nie za wiele się różni, jeśli chodzi o jakość obrazu czy dźwięku. Myślę, że są to różnice, które nie da się zauważyć za bardzo gołym okiem dla normalnej osoby po wrzuceniu później jeszcze też tego filmu na YouTube, gdzie i tak znowu ta jakość zostanie troszeczkę jakby zmniejszona, przetworzona przez YouTube i ten film zostanie troszeczkę
trochę skompresowany i ta jakość obrazu będzie trochę gorsza niż po samym nagraniu, więc ta różnica naprawdę w dźwięku i obrazie będzie mikroskopijna, wręcz niezauważalna, więc po co przepłacać te 500 zł i kupować 11? W 11 poprawiony jest tylko ten dotyk, który na tym drugim ekranie właśnie od tej strony, który nie teraz tutaj, tylko od tej drugiej strony, troszeczkę lepiej działa ten dotyk, czyli to menu całe, jak przesuwamy sobie palcem, czy naciskamy przyciski, działa trochę lepiej niż w tej dziesiątce. Jest to tak no, zauważalna różnica. To jest taka pierwsza rzecz. Drugą rzeczą, taką dosyć zauważalną w jedenastce, to co zostało poprawione, jest to, że ta kamera się tak często nie zacina, ani się tak bardzo i szybko nie przegrzewa. Czyli jeśli kręcimy jakieś dłuższe filmy lub kręcimy na przykład z drona coś, albo jakiś właśnie wywiad albo coś, gdzie ta kamerka nie zwracamy za bardzo na to uwagi, jak nagrywamy i ta kamerka gdzieś jest pozostawiona sama sobie i nie mamy ciągle nad nią kontroli, to ta jedenastka jest troszeczkę jakby taka bezpieczniejsza w tym nagrywaniu pod tym względem, że jak się coś zawiesi lub wyłączy, ta dziesiątka na przykład, to a nie wiemy, nie widzimy tego, to nie jesteśmy w stanie też jakby włączyć znowu nagrywania, a ta jedenastka jest właśnie pod tym względem trochę bezpieczniejsza, że się tak nie zacina, nie przegrzewa się tak często. No i pod tym względem jest to poprawione, więc jest to dość takie potrzebne i dość duża tutaj wada została naprawiona w tej jedenastce w stosunku do dziesiątki. Dla jednych są to duże różnice, dla drugich tylko kosmetyczne, więc to też jest dużo zależne od tego, jak często i jak dużo tej kamery używamy, jak dużo nagrywamy, więc to już tutaj decyzja należy do Was. A dla najbardziej wytrwałych osób, które zostały do samego końca tego wideo, chcę Wam tylko jeszcze powiedzieć, że tej baterii zostało mi 27%, więc jest to bateria na nakręcenie jednego vloga. Jeśli chcecie nakręcić w ciągu jednego dnia bez dostępu do jakiejś ładowarki jeszcze coś więcej, to niestety na jednej baterii nie dacie rady, ale na jednego chyba raczej wystarczy. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu GoPro 11. A więc jeszcze nie kończymy tego wideo, bo przyszła nam właśnie zaślepka na obiektyw. Zanim skończyliśmy spacer, zanim wróciliśmy do domu, to właśnie już tutaj pan z Impostu ładuje paczki do paczkomatów i już możemy odebrać naszą zaślepkę na obiektyw, także jeszcze pokażę Wam, jak to wygląda i z czym to się je. I to już będzie naprawdę koniec filmu. Właśnie nagrywamy iPhone'em 13 Pro Max w tym momencie i teraz możecie sobie porównać obraz, jak wygląda z iPhone'a i głos, jak wygląda z iPhone'a, a widzieliście wcześniej, słyszeliście, jak był z kamerki GoPro. I tutaj Emi już otworzyła naszą paczuszkę. To jest zaślepka na tą kamerkę. Tak. Wkładanko. Ja. Mogę zobaczyć? O, i teraz mamy fajną, zaślepioną kamerkę, możemy wsadzić do kieszeni i nie musimy martwić się o to. A teraz no co, nic nie będzie widać, żabko. No wiem, ale chcę zobaczyć. Ej, no nie widać, nic nie widać. Tutaj właśnie to jest ten ekran, o którym mówiłem i menu całe, które właśnie jest poprawione i lepiej to działa w tej 11 niż w 10. Tu możemy teraz ściągnąć i teraz widzimy M. I o. A tutaj mamy ekran, ten obraz iPhone'a 13 Pro Max. Nie, już od razu zostawiam na kamerce. O, tutaj taka fajna zatyczka. Jest idealnie dopasowana, wchodzi bardzo tak miękko, idealnie. Nie trzeba nic zaciskać jak przy otwieraniu tego. No właśnie, wszystko gra. Możemy wyłączyć, o, aj, kurczę, czekajcie, foto. Tutaj i zostało już na tą chwilę tylko 23% baterii, no ale vlog już jest skończony, zaślepka założona. Teraz wkładamy do kieszeni kamerkę. Paczka dzisiaj. No już tylko paczka. Możemy włożyć teraz kamerkę do kieszeni, bo jest malutka i bardzo wygodnie się ją trzyma. Akurat to jest bardzo duży plus. Leciutka, czyli ręka nie boli podczas nagrywania od iPhone'a, boli ręka dużo bardziej. No i przynajmniej nie musimy się martwić, że ten nasz tutaj obiektyw się podrapie, porysuje poplami czy coś, bo mamy zaślepeczkę, także czyli bardzo fajna sprawa. Gdzieś jedziecie, na przykład my na przykład podróżujemy do Tajlandii, to po prostu bierzemy, jak chowamy gdzieś kamerkę, to właśnie w tą taką zaślepkę i się przynajmniej nam nic tutaj nie porysuje. I zauważyłam teraz, że to jest mięciutkie bardzo takie. No takie przyjemne. No, przyjemne jest okay. Ja sobie to zostawię, bo czasami się przydaje do czegoś taki mały baranek. Tam jest śmietnik, wiem, bo pamiętam. No, to już chyba na pewno możemy zakończyć, co nie? Tego vloga. Pozdrawiamy. Pamiętajcie, żeby napisać w komentarzu, jeśli dotrwaliście do tego momentu, GoPro 11. Tak, to jest hasło. To jest hasło, dzięki któremu będziemy wiedzieć, że dotrwaliście do końca. Bardzo nam z tego powodu bardzo miło.
zostawcie teraz łapkę w górę, subskrypcję i do następnego vloga, hej!